Janusz. Ponieważ padły tam takie słowa, czy euro to rozwiązanie, czy problem? Oto pytanie, na które muszę znaleźć odpowiedź. I tak powiedział właśnie na forum ekonomicznym Davos premier Mateusz Morawiecki w odpowiedzi na pytanie o szansę na przyjęcie przez Polskę wspólnej waluty. No i wszystko wskazuje na to, że pan premier będzie długo bardzo szukał tej odpowiedzi, bo powiedział, że euro będzie właściwe w Polsce, kiedy osiągniemy 90% dochodu. Tak, 80-90%. Zachodnich. Nie jasno było to sprecyzowane, czy to jest średnia dla strefy euro, czy to są te najbogatsze, największe kraje, Niemcy, Francja, czy to jest dochód nominalny, czy to jest dochód po uwzględnieniu siły nabywczej, bo tego pierwszego to nie wiem, czy kiedykolwiek w ogóle osiągniemy, chyba że właśnie na zasadzie jakiejś rewolucji, która sprawi, że tamte kraje upadnie ten system, taki, tego byśmy raczej nie chcieli. Jeśli chodzi o siłę nabywczą, to wszystko jest teoretycznie możliwe, aczkolwiek nie w przyszłości, którą się da przewidzieć. Jesteśmy ciągle dużo poniżej tego progu. To euro często jest w Polsce takim tematem zastępczym. No, możemy sobie porozmawiać, ale niewiele z tego wynika, bo nie ma woli politycznej ani u nas, ani w strefie euro do tego, żeby w najbliższym czasie taką operację wykonać. A euro, oprócz tego, że jest projektem jak najbardziej ekonomicznym, jest też projektem politycznym. Więc tutaj ta wola polityczna to jest podstawa. Tak? Wydaje się, że najpierw Unia musi sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób ma funkcjonować, bo jednak no jest takie poczucie, że po Brexicie nie ma tego kierunku, a dopiero później można myśleć o powiększaniu strefy euro. Mhm. Czy euro to rozwiązanie, czy problem? Takie pytanie stawia sobie Mateusz Morawiecki, premier polskiego rządu. Przed wiadomościami wypowiadał się na ten temat Przemysław Kwiecień. Panowie, panie Piotrze, panie Macieju. Jeśli można, to Macieju. Moim zdaniem ja bym to raczej pozytywnie interpretował tą wypowiedź. Pan, który żadnej szkoły nie kończył, żadnej klasy, brał ziemię, wąchał ją i wiedział dokładnie z może kilkudniowym opóźnieniem, kiedy trzeba siać. I wiedzieli ci ludzie te rzeczy. I widziałem ludzi po studiach, po szkołach rolniczych, którzy no, nie rozumieli na przykład, że pryskiwanie czy GMO niszczy żywność. Także politycy generalnie chyba nie mają za bardzo tej to się chyba ten zdrowy rozsądek, on się wywodzi z takiej czujności. To taka jest czujność. Wśród polityków widzę tylko panią Pawłowicz. Ona ma taką naturalną, że reaguje momentalnie. Jak tych 50 polityków głosowało o wprowadzeniu aborcji na życzenie, tylko ona jedna przeprosiła, prawda? No ja, ludzie wiedzą, że ja jestem pisowcem i to ja po tym dniu to po kościele nikt się do mnie nie odzywa. Także tak to wygląda. Tam ktoś mówił, że ludzie no, odwracają się. Ludzie nie lubią generalnie, nie lubią jak ktoś postępuje wbrew zdrowemu rozsądkowi. To można zauważyć, że ludzie tego nie lubią. No bo są głupi, debile. No. Bo ona powoduje, że możemy u siebie zauważyć pewien brak. Mądrości. I to jest ta największa czujność. Ci ludzie, którzy dzwonią chorzy do ojca, to jest ten chyba, dlaczego się mówi, że to są najbardziej wartościowi ludzie, no bo oni mieli tą przez życie tą taką, może nie szansę, ale byli zmuszeni. To coś takiego jak nałożono im ten krzyż, prawda? Szli drogą do domu, wracali z pracy, czy tam no, szli i ktoś im ten krzyż nałożył i oni mają ten krzyż i oni widzą inaczej. Oni dostrzegają w sobie te braki. A te braki właśnie, jak się potem sumę tych braków zbierze, to wychodzi z tego jedna wielka pycha, prawda? I wtedy widać, a to wszystko z egoizmu wychodzi. No i wtedy jest taka sytuacja właśnie, że jak już zaczyna się pojawia egoizm, no to już zapomnij o zdrowym rozsądku. To już są moje racje, twoje racje. Już zapomnij, to już nie ma tego. Także wtedy to wszystko jakoś połączone, no. Nie jestem psychologiem, żeby powiedzieć, jak jest to połączone, ale na pewno jest to połączone. Ten zdrowy rozsądek połączony jest z tą pychą, która zawsze, no, ona zawsze jest w człowieku, która mówi, dlaczego masz ustąpić?
Dlaczego on ma mieć rację? O, tak to się między można opisać. Nie. A dlaczego on dostał pierwsze miejsce, a nie ty na przykład? No. No, dlaczego ma lepszą pracę? No i to wtedy, jeżeli jeszcze ktoś podpuści, a człowiek sam nad tym się nie zastanowi, sam, trzeba to samemu zrobić. To już po zawodach. Także tych 50 posłów to, a przecież byli w tych naszych programach, u państwa, byli u księży. I tam pytali, pamiętam, na rozmowach, no będzie pan głosował jak? No i tutaj jedna odpowiedź i po tym przychodzi tych 50 posłów i potem jeszcze prezes, tam jest te zwierzęta i tutaj za życiem, co takich tak za bardzo nie obchodzi, ta aborcja, a tam te zwierzątka w tej Brukseli z taką czułością, z takim namaszczeniem, no Boże. To tyle, ojcze. Dziękuję, dobry temat, tylko może powinien ojciec zaprosić z tym tematem tam do tych politycznych kuluarów. Może by tam ojciec im wytłumaczył, na czym to polega ten... Panie Michale, szukamy odpowiedzi. Szukamy my odpowiedzi, jeżeli my we dwóch, a potem w 10, czy w 100, czy w 100 tysięcy osób będziemy korzystać z tego daru trzeźwego myślenia, który jest darem, jak to powiedziała przed panem pani Emilia, darem od Pana Boga i będziemy go rozwijać, to nikt nas nie zwiedzie żadnymi obietnicami. Mogę tylko jedną rzecz, że jeszcze jedną rzecz powiem, że wiem na pewno jedno, że to jest związane z wiarą i że Duch Święty, jeżeli człowiek się modli, czy do patrona, czy do Ducha Świętego, zawsze pomaga, nawet o to trzeźwe myślenie. To jest bardzo związane, bo wiara jakby powiększa świadomość i patrzymy inaczej. Bez wiary jesteśmy o coś tam ubożsi. To tyle, z Bogiem. Dziękuję, z Panem Bogiem oczywiście zgadza się, że z wiarą. Z tej właśnie przyczyny przypominam Ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie przez włożenie moich rąk, pisze Paweł do Tymoteusza, albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa naszego Pana, ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga. Zatem oczywiście, że trzeźwe myślenie jest darem od Pana Boga i związane jest z wiarą. Prosimy, Radio Maryja. Halo. Halo. Bardzo proszę. Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Ela z Biłgoraja. Mam nadzieję, że spotkamy się w niedzielę na opłatku w Biłgoraju. No dla mnie trzeźwe myślenie to jest tak zwana mądrość życiowa. Ta mądrość życiowa to jest taka harmonia pomiędzy tym, co w duszy nam gra, a tym, jak żyjemy. Jest to takie spoiwo. A poza tym tak myślę, że w życiu trzeba się jakoś tak spojrzeć na siebie z perspektywy, z boku niejako i widzieć się, prawda, w jakimś tam czasie. I taki piękny wiersz jest. Wszystko w życiu przemija, a pozostaje to, co po wszystkim pozostaje. Taka myśl głęboka, która jest jakoś tak właśnie, powinniśmy się widzieć jak niejako z boku i w perspektywie czasu. I to jest dla mnie właśnie ta chyba mądrość życiowa. A trudno jest żyć właśnie zgodnie i w harmonii takiej wielkiej, a modlitwa nam w tym pomaga. Dziękuję, Pani Elżbieto. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem. Dzięki. Też Panem dzięki. Bogiem. Radio Maryja, halo. Chciałam... Jesteśmy na antenie, proszę włączyć radioodbiornik i przedstawić się. Halo. Halo, jesteśmy na antenie. Proszę ojca, dzwonię ze Śląska, moje imię Maria. I chciałam właśnie porozmawiać na ten temat, trzeźwe myślenie. To jest bardzo duży temat, ale... Halo? Tak, Pani Mario, słyszymy się. Słyszę, ojciec, więc tak właśnie myślę, że to trzeźwe myślenie, to bardzo często można powiedzieć, że
Żołd za pieniądze, jak się to mówi, to jest właśnie przewyższa, żołd za pieniądze przewyższa nieraz, niejednokrotnie trzeźwe myślenie u ludzi właśnie. I tak słuchając i patrząc w tej chwili na to życie, że ludzie po prostu mają na punkcie pieniędzy, to już mają naprawdę nieraz różne myśli, różne takie, jak się wyrazić troszkę, no po prostu ja uważam, że przez te pieniądze to cały świat stanął na głowie i tak krótko muszę to powiedzieć. No, ta mamona. Tak, niestety. Czy wcześniej jakiekolwiek bogactwa, bo zanim był system monetarny, to były inne dobra, bogactwa, które no, kusiły człowieka i sprawiały, że oddawał im cześć i gonił za nimi bez opamiętania. Tak. Tracąc głowę. Przez te pieniądze, przez tą właśnie taką chytrość, to się tracą ludzie w ogóle wszystko i ambicje, i honor, i w ogóle, nie wiem, robi się, bo mówią, że szatan, tak, że i Bóg, i szatan, a właśnie szatan się tylko z tego cieszy i ma wielką radość i po prostu patrzy na nas jak nieraz na wariatów, można powiedzieć. Także chciałam powiedzieć i krótko, i węzłowato. Pozdrawiam księdza. Dziękuję, bardzo pozdrawiam ksiądz, również. Bardzo ksiądz miły i bardzo... z Panem Bogiem. Ostatni telefon, prosimy, Radio Maryja, halo. Prosimy, Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Właśnie chcę dodzwonić się, porozmawiać o modlitwie. Proszę Ojca, ja modlę się w taki sposób, nie wiem, czy to jest dobrze, ale myślę, że dobrze. Tak byłam nauczona ze swoją kochaną babcią, że zawsze trzeba się modlić za kogoś, za żywych, o coś, czy dla zmarłych. Tak modlę się przeważnie o zdrowie, o wszystko dla wszystkich was, kochanych ojców. Bardzo proszę Boga o modlitwę, o cierpliwość. A kto do nas telefonuje i kto się tak modli? Franciszka z Torunia. Dziękuję, Panie Franciszko. A trzeźwe myślenie czym jest dla Pani? Trzeźwe na pewno. Zawsze na trzeźwo myślę, żeby wszystko najpierw myślę, ale staram się zawsze trzeźwo myśleć, prosić Ojca Popiełuszkę, proszę księdza Popiełuszkę. Zawsze tak mówię: Boże, księże kochany, Ty wiedziałeś wszystko, za co Cię zamordowali. Módl się do Boga, żeby zło nie zwyciężyło dobra, żeby wszystko jakoś to było. Szkoda mnie tych naszych, po prostu co rządzą, bo przecież to się widzi, jak ich szkalują, jak ich męczą. To męka jest, bo to wszystko nie, przecież kiedyś było dobrze, jak wygrali ci nasi, tak się do nich odnosili. Przecież ja wszystkie wysłuchałam, jak się działo, jak prosili tego Radia Maryi, to też się nie podobało, zamykali, wychodzili, nie chcieli, a teraz takie rzeczy robią, że naprawdę ciężko patrzeć na to. Szkoda tych ojców, tych ludzi, tych pracujących. Ta pani mówiła, że tam się życzenia składa, ale naprawdę dla nich ten rząd to jest strasznie ciężki, bo przecież jak można, jak dzień dnia takie afery i tylko, czy to są ludzie jakieś, nie mają honoru, czy nie mają czego. Może kiedyś wygrają i będą znowu rządzić. No ale nie można tak przeszkadzać, tak ich oszkalować. A tak proszę o zdrowie dzieci, o zdrowe dzieci. Dziękuję przeważnie, dziękuję Bogu, bo mam zdrowe dzieci, mam zdrowe wnuczki, prawdziwe prawnuczki. To jest dar Boży,
który udziela mi. Ja już nie jestem młodo. No to wiadomo, no to lata lecą. Bogu, mam siłę się modlić. I modlę się od, chyba od szkolnych lat, bo babcia zawsze to było tak, że modliła się i wszystko człowiek po tej babci przejął. A teraz jeszcze tym bardziej, bo jeszcze szkoła była z Radia Maryja. To jest nie wiem jaka, jakie bardzo studia, gorąco jak można dziękuję, ukończyć. Franciszku, za ten głos, za ten telefon. I kończymy ten temat właśnie tym, co pani powiedziała, że trzeźwe myślenie to umiejętność modlitwy i kształtowania. Także widzicie państwo, wszystkie debile, a ta Pawłowicz najmądrzejsza. I to tak bywa. Bo ludzie przyzwyczaili się, że mówiąc, że sekta to jest jakieś małe coś tego. Sekta to jest wielka i sekta to jest największa. Podobnie idąc jeszcze dalej za Krystyną Pawłowicz, to jeszcze by się ktoś taki znalazł, długo nie trzeba szukać takich jak Jezus Chrystus. Też, proszę państwa, wszyscy przeciwko niemu. Nikt się z nim nie zgadzał, no bo wszyscy mają tę taką powłokę rakową już od roku. Synkretyzm religijny, wszystkie religie pogańskie ma się rozumieć, połączone tu z Amendokupy na glans, stąd jak Trójca, czy piekło, czyściec, to powinieneś się zastanowić, skąd się to wszystko wzięło, czy kult słońca 25 grudnia na Pachojmocka, to niecałe 200 lat jak do Polski przyszła od strony Niemiec, ale skąd do Niemiec? Skąd Arejczycy, prawda? Że Niemcy, Arejczycy, że nawet Hitler zauważył, że Żydzi i nawet Cyganie są bardziej Arejscy niż sami Niemcy i trzeba było ich wytępić. A propos Hitlera, co go tak święcić chcą, prasnować, że on nie jest debilem, no, a jak nie debilem, to jest wynaturzonym facetem, we wszystkich wymiarach naszego życia. Niestety, coś mu się stało i dziad poszedł za dziadem, gad poszedł za gadem, żebrak za żebrakiem i tego pełno, tego motłochu było, psychologia tak zwana tłumu, jeden za drugim, drugi za trzecim. Tak spoglądam i Marek Torzewski, tutaj pani prosiła o taki utwór, Daj Panie Skrawek Słońca, nie wiem czy to ten wykonawca akurat śpiewa ten utwór, nie znalazłem adekwatnego, ale... Tutaj też mamy poprawę, ale nie jest to jakaś spektakularna poprawa, czyli nie mielibyśmy takiego ożywienia, takich tych PMI-ów, o których pan redaktor wspomniał, gdyby nie to, że jest bardzo mocny popyt na produkty z Europy, w dużym stopniu na przykład z Azji, gdzie no, na